Proszę Państwa, ja reprezentuję okręg Śląska-Opolskiego, tej krainy, gdzie od 3 lat rządzi mniejszość niemiecka z Platformą Obywatelską. W tym roku była nadzieja, że oni zostaną wyeliminowani. Już tak były doniesienia prasy, że SLD miał wskoczyć. Niestety telefon do pana premiera, telefon, nie wiem, tak tylko są podejrzenia, do Berlina. Raptem po 3 dniach powrót jest do dawnej koncepcji, mniejszość jest przywrócona do łask. I dlatego później jest tak, jak jest, sprawy nasze narodowościowe na Śląsku Opolskim się przedstawiają, że 90. rocznica powstań śląskich nie odbyła się 3 czy 2 maja, tylko 21 maja. Wtedy właśnie, kiedy nastąpił przełom w walkach pod Górą Świętej Anny, kiedy to oddziały Freikorpsu i Grenzschussu wyparły naszych powstańców. Ale ja chciałem tu wystąpić w dwóch sprawach, mianowicie to tylko tak na marginesie. Chciałem powiedzieć, że nie jest to łatwo. Tablice są wszędzie pozmieniane za polskie pieniądze, za nasze pieniądze. I tak jest, jak jest. Mamy tak, no wielu jest, tych tablic jest zamazanych i tak jest, one są nie poddane renowacji. Moje spostrzeżenia z dzisiejszego naszego spotkania chciałbym ograniczyć do dwóch kwestii. Mianowicie chcę wyrazić uznanie dla prelegenta, który referował sprawy obronne. I chwała dla pana Borczkowskiego, że bardzo wnikliwie do tego zagadnienia podszedł. I jednocześnie wyrazić takie życzenie, taki postulat, że on tam mówi tylko częściowo przywrócić. Nie częściowo, po prostu odwiesić. Nie wiem na mocy do jakich aktów prawnych w ogóle się zawiesza artykuł 85 Konstytucji, a wprowadza według widzimisia Platformy do celów politycznych i pana ministra Klicha, wprowadza się, że tak powiem, no, zawieszenie służby zasadniczej. Tysiące, setki tysięcy młodych mężczyzn w wieku 19-20 lat nie może poświęcić dla ojczyzny przez 9 miesięcy. Nie może, bo on się podobno boi. Wszyscy się boją. Myśmy się też bali wszyscy i żyjemy, przeżyliśmy. I były różne czasy trudne. Była bieda, był niedostatek. Tak. A teraz młody człowiek nie może się stresować i musi być bezwzględnie zwolniony. I mamy taki stan sił zbrojnych, jak mamy w tej chwili, że to jest korpus ekspedycyjny służący celom na pewno nie polskiemu interesu narodowego. To nie ma nic wspólnego. Moje wątpliwości się z tego rodzą, na przykład dlaczego nie przelewa krwi w Iraku czy w Afganistanie armia izraelska, to dlaczego tam żołnierz polski jest? Oni są tam blisko. Znają specyfikę i tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o siły zbrojne. Ja mam nadzieję, że zatrzyma się ta równia pochyła i na tych 50 tysiącach, bo w tej chwili marynarki nie mamy. Jakąś tam korwetę budujemy przez 15 lat, co w ogóle wstyd, w ogóle jest, wszyscy się śmieją z tego. Lotnictwo wiemy wszyscy, jakie jest. Zaniedbano elementarne obowiązki. To jest celowo. Jak można nie szkolić z podstawowych procedur? Przez tam jest każda litera w regulaminie lotniczym, bo latałem, zapisana była krwią. I to wszystko miało być realizowane, przestrzegane. Ale proszę Państwa, jeśli stanie generał w drzwiach groźny na galowo, z tyłu w drzwiach, to on nie musi nic mówić wcale. Ci załoga już jest, można powiedzieć, zahipnotyzowana. To tylko takie moje refleksje, bo znam te odczucia, znam te emocje, jakie towarzyszą i później te wszelkie różne tam bzdury o mgle, o innych, to można tylko odrzucić. Jeszcze mam pytanie do pana profesora, bo pan profesor tutaj wyraził jakąś optymistyczną wizję, że jeśli Amerykanie będą kontynuować tą pomoc w ramach eksploatacji gazu łupkowego, to z tego będziemy mieć zyski i korzyści. Być może, chciałbym, żeby tak było,
Znamy historię amerykańską, Ameryki Północnej. Wiemy, możemy tylko zawdzięczać prezydentowi Wilsonowi, który tylko dzięki dobrej przyjaźni z naszym wielkim Polakiem Paderewskim, no upomniał się w tym 13 punkcie o Polskę. I chwała mu za to. I to trzeba właśnie podkreślać. Ale pozostałe okresy, no pamiętam, co nam ten Ronald Reagan załatwił dobrego. Ano nałożył sankcje. Nałożył sankcje i zostały pewne elementy gospodarki, że tak powiem, unicestwione. To niedawno było, przecież tylko w stanie wojennym. Ale za to się panu prezydentowi Reaganowi buduje ronda, ulice i tak dalej, et dalej. I dzisiaj go ciągle tego na piedestale chwali. Dlaczego, proszę panie profesorze, mi wyjaśnić, czy na tych łupkach to my zrobimy dobry interes z Amerykanami, czy może nie za bardzo. Dziękuję panie. Nie o szczegółach, a w skrócie. Chciałem powiedzieć o tak zwanej restrukturyzacji polskich kolei państwowych. Zaczęło się od ABS-u i od tak zwanych naszych kolegów Józefa Dąbrowskiego, który był wicedyrektorem dyrekcji generalnej PKP, jak również Stasia Koguta, obecnego senatora PiS-u. To oni zniszczyli kolej. Wróćmy do kolei jako jednej firmy, jako po prostu, proszę nie przeszkadzać, wróćmy do kolei jako jednej firmy, która będzie tak zwanym nerwem gospodarki. Trzeba zbudować szybkie linie północ-południe, jak również wschód-zachód, a ponadto należy rozkład jazdy opracować nie tak jak w tym roku już jest 3 zmiany rozkładu jazdy, a rozkład jazdy winien być co najmniej na 2 lata. I rozkład jazdy, na podstawie rozkładu jazdy kolej powinna kursować, a nie tak jak obecnie w spółkach, gdzie jedna spółka płaci drugiej, a nie ma pieniędzy. Dawniej, gdy kolej była jednym przedsiębiorstwem, to przewozy towarowe finansowały całą kolej i nie trzeba było do kolei dopłacać. Dziękuję. Bardzo bardzo. Szanowni Państwo, sytuacja naszego stronnictwa dzisiaj jest w szczególnym momencie. Ten moment jest podyktowany tą oto sytuacją, że dokonuje się budowa globalizmu w tej warstwie końcowej, zasadniczej. Stąd myślę, że stoimy przed jakby dwoma drogami, którymi możemy podążać. Pierwsza to jest droga taka, aby tej globalizacji powiedzieć stop, bo to jest, myślę, jakby no, powinnością ruchu narodowego w Polsce, bo zostaliśmy jakby ostatnim Westerplattem, poza już innymi formacjami, które zachowują duch narodowy, co tu pod szyldem jakichś nieidentyfikowalnych do końca rozumienia patriotyzmu, ale polskości. I drugi wariant, który może nam, może być naszym udziałem, zaangażowania spójnego do przełamania tej sytuacji, jaką mamy dziś w polityce, a dziś mamy politykę zabetonowaną. Ktoś tu z Państwa powiedział o tym, że Liga Polskich Rodzin została wyeliminowana z Sejmu, bo tak było istotnie. Kaczyński to zrobił celowo, to wiemy, aby przyjąć traktat lizboński. I teraz jakby dwa bieguny, które budują politykę globalną, betonują tą scenę polityczną, czyli Platforma jako koncepcja powiedzmy niemiecko-rosyjska, w jakimś sensie głównie niemiecka, i PiS jako koncepcja amerykańska. Amerykańska budująca syjonizm, prawda, i bardzo silnie infiltrowana przez masonerię. I w momencie, kiedy my dzisiaj postąpilibyśmy tak, że tylko jakby zatrzymujemy się w własnym gronie, a nie korzystamy z tego potencjału, który jeszcze w Polsce jest, ta polskość, która gdzieś się tam ujawnia w różnych organizacjach, grupach małych, często rozproszonych, no to myślę, że byłoby to pewne zaprzepaszczenie dziejowej szansy, dziejowego momentu. I ten dziejowy moment, myślę, musimy podjąć. Znaczy ja byłbym za tym, abyśmy to realnie podjęli, czyli zbudowali pewną koncepcję,
która pod kontrolą ruchu narodowego, konkretnie Ligi Polskich Rodzin, zmierzy się jednak w sposób realny, a zmierzyć się może realnie tylko w takiej sytuacji, oceniając bardzo realnie, tak, ruch narodowy to zawsze czynił, że nie będziemy wystawiać tylko jako Liga Polskich Rodzin, bo wiadomo, że w ten sposób nie uzyskamy żadnych szans potencjalnych do realizacji naszego programu, naszej obecności w tej polityce realnej, która się dzisiaj dokonuje. Dlatego to bym Państwa prosił, znaczy głównie tutaj Zarząd Ligi Polskich Rodzin, o zwrócenie uwagi na to, czy idziemy w kierunku takim, że zaznaczamy tylko obecność i czekamy zgodnie z pewną myślą, która w ruchu narodowym istnieje, mianowicie czekamy na właściwy nasz moment, czy jednak podejmujemy, biorąc pod uwagę tą bardzo dramatyczną dzisiaj sytuację. Nie będę ją opisywał, Państwo wszyscy doskonale ją widzicie, oceniacie i znacie. I jeszcze druga sprawa. Myślę, że to, co jest naszym pewnym zaniedbaniem, o czym tu mówił Pan Andrzej Wronka, chciałbym tutaj w całości jakby solidaryzować się z jego wypowiedzią. Ruch Narodowy zawsze pracował na rzecz formacji, na rzecz budowy świadomości narodowej Polski. Tego jakby brakuje dzisiaj w naszym stronnictwie, w naszych środowiskach. Zachęcałbym Państwa do tego, aby organizować w swoim środowisku, czy tą Akademię Orła Białego, czy Wszechnicę Narodową, bo jednak to jest pewna forma docierania do świadomości, budzenia polskości, a jednocześnie odbierania tego rządu dusz, który następuje przez media. I myślę, że każdy z nas jest to w stanie w swoim środowisku wykonywać i to robić. Poza tym jest kwestia przekładania tego jeszcze na tą klawę wolną, która dzisiaj jest w przestrzeni medialnej tak zwanej, czyli w internecie, i zamieszczać takie wykłady, pokazywać. Jeśli byłoby tych kanałów na YouTubie czy na innych kanałach dużo, to by się przedzierało do świadomości. Proszę pamiętać, że my rozmawiamy w własnym gronie, jakby mówimy o rzeczach, które są nam znane, ale wyrasta całe cyberpokolenie, które zostaje już infiltrowane dokładnie według tego mechanizmu przemiany świadomości, która się dokonuje pod dyktando masonerii. Jeżeli my tego nie włożymy w to pudełko internetowe świadomości polskiej, formacji katolickiej, narodowej, realistycznej, to za kilka lat nie będzie w ogóle świadomości narodowej, patrząc czysto po ludzku, bo oczywiście rządzi opatrzność i opatrzność może z niczego zrobić wiele. Ale to jest nasza odpowiedzialność, myślę. I myślę, że to także służy budowie stronnictwa, bo stronnictwo nie może być martwe, że my się zbieramy. Tutaj wiele dzisiaj padło ważnych programowych tez, istotnie bardzo oczekiwanych i dobrych, ale to wciąż jest za mało. Musimy mieć tą perspektywę długomyślności, a ta perspektywa długomyślności powinna nam nakazywać myśleć tą optyką, że ten system globalny się kończy. Kryzys finansowy jest w całym świecie obecny, zwłaszcza w tych gremiach, które budują globalizm. Niedawno klub Bilderberg obradował w Szwajcarii i tam jednym z punktów było właśnie, jak zaradzić temu kryzysowi, czyli panowie z organizacji rządzącej, próbującej rządzić światem, to widzą. I teraz to na naszych oczach może się w pewnym momencie rozsypać. I teraz znowu nam zrobią kolejny okrągły stół. Bo taka jest natura tejże polityki demoliberalnej. I w momencie, kiedy my nie będziemy przygotowani właśnie poprzez tą formację, poprzez kadry, poprzez konkretne działanie, realny start w wyborach, to my znowu padniemy ofiarą w takiej sytuacji, gdyby takie wydarzenie nastąpiło, padniemy ofiarą kolejnej zmowy świata globalnego. Także tu chciałbym to podkreślić, że odpowiedzialność Ruchu Narodowego Ligi Polskich Rodzin w tym szczególnym momencie, jakiego nie było chyba nigdy w historii Polski, jest wyjątkowa. Dlatego namawiałbym Państwa do pewnej takiej. Każdy jest aktywny na pewno, bo każdy działa w swoim środowisku, promuje, ale żeby to zintensyfikować, bo odpowiedzialność nasza, myślę, w tym momencie dziejowym jest ogromna i bardzo duża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I podkreślam jeszcze raz, Liga Polskich Rodzin jest otwarta dla każdego Polaka.
przede wszystkim rozsądnego, przede wszystkim rozumnego, przede wszystkim tego, który chce działać dla Polski, a nie rozbijać. I mówię dla, właśnie dla państwa, ale dla Polaków, ruchu narodowego w Polsce nie można zniszczyć. Nie można zniszczyć, on będzie. Także proponuję klimat, który ma inne zamiary, żeby swoje cele odłożyły na później, bo teraz się nie uda. Szanowni Państwo, dziękuję.